serdecznie na próbie kapeli Alantico, prosto z Zamojskiego Domu Kultury. Dzisiaj na kanapie gościmy sekcję fletów. Ja jestem Kamila. Ja Weronika. Ja jestem Kasia. Alicja. Nasz zespół działa przy Zamojskim Domu Kultury od 1983 roku. Jego założycielem był pan Krzysztof Obst. Jako, że po koncertach dostajemy wiele pytań odnośnie naszych instrumentów, postanowiłyśmy trochę je przybliżyć w serii odcinków o nich. Dzisiaj opowiemy o fletach prostych. Zapraszamy. Jest już z nami nasza instruktorka, pani Ania. Zapraszamy panią Anię do tego, żeby powiedziała coś więcej o naszych fletach. Jak widzicie państwo, mamy tutaj na stole cały wachlarz fletów prostych, zwanych inaczej fletami podłużnymi. Ale nie wiem, czy zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że flet jest najstarszym instrumentem istniejącym na świecie. Najstarszy instrument odnaleziony w ogóle to jest właśnie flet kościany sprzed ponad 43 tysięcy lat. Czyli pierwszy taki flet. Flety, jak wiadomo, były w każdej kulturze starożytnej, i w starożytnej Mezopotamii, i w Egipcie, i w starożytnej Grecji. No i oczywiście musiały także się znaleźć w średniowiecznej Europie. Czyli to już jest ten okres, który naszą kapelę, nasz zespół muzyki dawnej bardzo interesuje, ponieważ gramy muzykę z tej epoki, z epoki średniowiecza, a również z epoki renesansu. Rola fletów w tych obydwu epokach była nieco inna. W średniowieczu zespoły były dużo mniejsze i były różnorodne. Flet był jednym z instrumentów właśnie takiego zespołu, ale był instrumentem wiodącym. Lubiano wtedy właśnie wysokie brzmienia fletów, takich jak flet sopranowy, na którym najczęściej grywa Kamila. I prosiłabym cię, żebyś pokazała flet średniowieczny. Tak. Widzimy, że to jest typowy flet prosty. Wydaje się, że flet prosty jest instrumentem bardzo prostym. Okazuje się, że można na nim wygrywać całkiem skomplikowane melodie i spisuje się równie dobrze jako instrument solowy, jak i w zespole. No i właśnie w zespole grywano przede wszystkim już w epoce renesansu i w XVI wieku narodziła się tradycja budowania fletów rodzinami na wzór głosów wokalnych. Rozwijała się wówczas polifonia, czyli wielogłosowość, churalna, przede wszystkim wokalna, i na wzór głosów wokalnych w chórze budowano flety w różnych wielkościach. W naszym zespole mamy cztery piękne flecistki. Każda z nich w zasadzie potrafi grać na każdym flecie, ale specjalizują się na poszczególnych fletach, na poszczególnych rodzajach. Oczywiście tutaj mamy w większości flety drewniane. Jeden niestety plastikowy, który no, nie jest aż tak dobrej jakości, ale też dajemy radę. A zatem przedstawiamy flet sopranowy, na którym przeważnie gra Kamila, flet altowy, na którym przeważnie gra Weronika, flet tenorowy, na którym przeważnie gra Kasia. Brakuje nam niestety do pełnego składu fletowego zwanego konsort. Brakuje nam fletu basowego, który niestety jest uszkodzony. No i musimy sobie radzić w ten sposób, że melodia transponowana jest na flet tenorowy. Drugi właśnie ten flet tenorowy, na którym przeważnie gra Ala. Posłuchajmy, jak każdy z fletów brzmi osobno. Na początek posłuchajmy fletu sopranowego, który jest najbardziej takim donośnym z tej grupy instrumentów i najbardziej ruchliwym. Że melodie często są ozdabiane różnymi ozdobnikami. Można je zagrać w sposób prosty, tak jak zapisany w nutach, ale bardziej prawidłowo, bardziej stylowo jest czasem je ozdobić, tak jak właśnie to robiła w tym momencie Kamila. Poproszę teraz Weronikę, żeby zaprezentowała flet altowy. Bardzo. Poproszę teraz Kasię, żeby zaprezentowała flet tenorowy.
jak widzimy, flet tenorowy, mimo że taki duży, są duże odległości między tutaj otworami, też może grać bardzo szybko. I poproszę kolejny tenor. Posłuchajmy zatem, jak brzmi flet średniowieczny, który ma nieco inną budowę. Pokaż, Kamilka, ma tutaj na dole taką rozszerzającą się czarę i bardziej takie przenikliwe brzmienie, które jest potrzebne w zespole wielorodnym, gdzie mamy wiele różnych instrumentów. Zaprezentować ten najmniejszy, tak jak mówiłam, magiczny flet sopranino, który brzmi najwyżej, jest najbardziej słyszalny, przebija się w zasadzie przez całą grupę dużą instrumentów, no jest też instrumentem bardzo ruchliwym. Przed rozpoczęciem wspólnego grania instrumenty trzeba do siebie dostroić. Na podstawie fragmentu renesansowego tańca Braunle posłuchajmy najpierw, jak każdy instrument i każda melodia brzmi osobno, a potem jak brzmią razem. Posłuchajmy, jak to brzmi razem.